Z Ewangelii według świętego Łukasza. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Znak Jonasza to znak proroka, który na 3 dni umarł i życie zostało mu przywrócone. Te 3 dni w rybie, na dnie oceanu, w mule, w smrodzie, to są 3 dni śmierci własnego ja, śmierci własnych pragnień, własnych planów. 3 dni ciemności, 3 dni grobu. I Jonasz jest tym, który pokazuje, że nawet z najgłębszej otchłani można powrócić do życia i głosić wielkość Pana Boga. Ten znak to jest jedyny znak, jaki otrzymujemy od Boga, tak mówi Jezus, bo to jest znak zmartwychwstania z naszego grobu. Jakiego więcej już znaku moglibyśmy potrzebować? Otrzymaliśmy wszystko, całą wiedzę o naszej przyszłości. Bóg patrzy na nasze życie, widzi, że umieramy i przywraca nam życie. Do zobaczenia jutro.